Witam wszystkich w moim takim południowym filmie z 21 stycznia 2021. Proszę Państwa, aby ta nasza przyszłość wyglądała jakoś lepiej, abyśmy w tej walce o lepsze wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, chciałem dzisiaj zająć się dwoma sprawami. Sprawą teorii Darwina i zahaczyć troszkę o rewolucję październikową. Dlaczego, proszę Państwa, teoria Darwina? Ano, bo ona jest w szkołach już uczona, w szkołach. Ten idiotyzm, proszę Państwa, jest uczony w szkołach i tam są dwa takie główne przekazy. Dwa główne przekazy, a mianowicie przekaz numer jeden, że silniejszy przebija się, że silniejszy pozostanie i trzeba go się bać. A drugi przekaz to taki, że ci słabsi muszą się podporządkować, muszą się dostosować. A więc moim zdaniem ta teoria właśnie powstała po to, aby ten podprogowy przekaz nam wszczepić, abyśmy byli w strachu przed mocniejszym, bo on się zawsze jakoś przepcha, a więc nie inteligentniejszy, nie mądrzejszy, nie lepszy, tylko silniejszy, i że ta cała masa ma się podporządkować, wtedy ten proces ewolucyjny funkcjonuje i na takiej niby zasadzie to funkcjonuje. Oczywiście jest to kompletny idiotyzm, tak jak i zresztą ta cała teoria, której cele podprogowe właśnie, przynajmniej te dwa, które zauważyłem, czy usłyszałem, czy zrozumiałem, teraz się z wami podzieliłem. Druga sprawa, proszę Państwa, jest równie niebezpieczna. Druga sprawa to rewolucja październikowa w 1917 roku w Związku Radzieckim, gdzie proszę Państwa, grupa psychopatów, homoseksualistów i zboczeńców na czele z przepłacanym przez Niemców Żydem rosyjskiego pochodzenia Leninem, proszę Państwa, zrobiła rewolucję w Rosji. Ta rewolucja przy pomocy niewielkiej grupy psychopatów została przeprowadzona i udała się. Wszyscy myśleli na początku, że to jest bardzo jakiś krótki epizod, że ci psychopaci to zostaną jacyś idioci, którzy wprowadzają jakiś abstrakcyjny, idiotyczny komunizm, że oni zostaną zmieceni w przeciągu roku, dwóch, a najwyżej trzech. Wiemy, jak długo ta komuna siedziała w Związku Radzieckim, a potem w Rosji, a potem przekształciła się w zasadzie bezkrwawo dalej. I oni ciągle tam są. A więc, proszę Państwa, te pchły, które weszły na tego psa, powiedzmy na Rosję, cały czas są, proszę Państwa, te pchły, jak ich się nie wytruje azotoksem, to one ciągle żyją i ciągle nas gryzą. I tutaj musimy sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli my nie pozbędziemy się tego dziadostwa w jakiś radykalny sposób, to te pchły będą nas cały czas gryzły, nie dawały spokoju i ten cały proces może przeciągnąć się bardzo długo. A więc tutaj, proszę Państwa, optymizm jest wskazany, ale świadomość, że mamy ze strasznym przeciwnikiem do czynienia, którego trudno jest wytępić. Ja mam, proszę Państwa, 4 psy obecnie, to wiem, jak ciężko jest pchły wytępić i zabić. No, tylko jakieś radykalne środki. Azotoks niestety został już zakazany, a te wszystkie szampony i inne środki, jakieś obroże przeciwpchelne, no w ogóle nie pomagają. Tutaj potrzebne są radykalne środki. Miejmy nadzieję, że nam uda się powrócić do normalności też, ale może bez takich strasznie radykalnych środków, ale musimy sobie zdawać sprawę, że praca jest poważna. Poważna praca stoi przed nami. Dzięki.